przyjęła wyzwanie, żeby ścigać się o samochód. Co to jest? Ścimy z tym, moje Mitsubishi. Nie wiem, czy da radę tym na tych kwalifikacjach pierwszych. Z tego, co mi pisali widzowie, to do tych kwalifikacji można dojść w trybie próbnym. Dalej po tych kwalifikacjach nie można już, wiesz, jak masz tego triala, to nawet jak będziesz miał jeszcze 2 godziny wolne, żeby sobie tam dalej przejść fabułę, to do pierwszych kwalifikacji tylko możesz dojść, dalej już nie. Także moim zdaniem lepiej jest robić sobie na tym trialu multiplayera, no nie? No bo macie dostęp do większej ilości samochodów od razu, możecie sobie dużo potuningować i tak dalej. I tak, ja niestety nie udało mi się zdobyć Lotusa, bo w poprzednim dniu mnie złapali. Zostałem złapany w piątek, chyba w nocy. W nocy zostałem złapany, a wtedy można było Exige'a zdobyć. Mam nadzieję, że będziemy mogli do tego jeszcze powrócić. Oby. No nic, trudno, jest jak jest, jedźmy kwalifikacje. Eclipse stuningowany, ale chyba moglibyśmy, bo tak, mamy dużo hajsu, Eclipse wygląda fajnie, zróbmy mu lepszą stylówę, zróbmy mu tuning wizualny, lakier, nadwozie, tu mamy zestawy różne, ale mi się jakoś tak podoba bez tych bodykitów wszystkich. Aha, już mam go poszerzonego, okej. Przednie błotniki, tu możemy... Właśnie tutaj z tych przednich błotników nie mamy dużo do wyboru. Progi. Tutaj żeśmy ostatnio chyba robili ten tunik, no nie? Tego Eclipse'a. A i widzowie, wiecie co mi pisali? Że kurde, wszyscy youtuberzy wybierają to malowanie z Szybkich i Wściekłych. Serio, to będzie chyba najpopularniejsze malowanie w grze, bo będzie można na samym początku to wybrać. O, tutaj na dachu czegoś nie robiłem jeszcze. Możemy sobie zostawić szyberdach, albo możemy sobie wlot powietrza zrobić. Mi się podoba ten szyberdach, niech będzie, kurczę. Ty, ale to nie tylko szyberdach nam się tu zakrywa, też tutaj z tyłu nam się robi. Szkoda, że myszką wam nie mogę podjechać, ale coś tutaj nam się zakrywa, okej. Jeśli chodzi o maskę, maska w Eclipse'ie jest dosyć specyficzna, bo mamy takie... W standardzie mamy taką wypukłość w jednym miejscu, nie wiem do czego to jest, jeśli wy wiecie, to piszcie. Możemy dodać jeszcze spinki, ale chyba nie trzeba, ten Eclipse nie jest aż taki super mocny, co? Dobra, tutaj zderzak już mamy wymieniony. I rozdzielacz powietrza, możemy dać taki subtelny, nie? Dobra, dodajemy ten subtelny. Szyberdak zostaje, tak, myślę, że to jest taki fajny vibe tego auta, niech sobie będzie. Nie robiłem tutaj maksymalnego stensu, chciałem, żeby te koła nie były, wiesz, w jakimś negatywie głupim czy coś. Myślę, że chciałem zrobić tak ze smakiem po prostu. Dobra, zawieszenie i widzicie, tutaj jeszcze mogę sporo furę obniżyć, ale robi nam się z przodu negatyw, taki brzydki, no nie? Więc, no, możemy sobie taką mieć i chyba jest w porządku. Dobra, samochód jest stuningowany na wyścigi, tutaj mamy prowadzenie, na przyczepność wszystko, jest wymaksowany w klasie A, jakbym cokolwiek tutaj zmienił, to od razu robi się klasa A+, także widzicie, że jest czad i kontrolę trakcji wyłączoną sobie zrobimy, bo czasami gdzieś tam w lekki ślizg sobie wejdziemy, idziemy na kwalifikacje, gdzie do wygrania jest Defender. Jechałem w Defenderze kiedyś przy okazji i powiem wam, że jest to jedno z najbardziej surowych aut w środku, w jakich siedziałem. Ja nie wiem, czy siedziałem w jakimś starym Defenderze, czy jest jakiś nowszy model, który jest lepiej wyposażony, ale był taki surowy w środku człowieku. Felgi czarne? Nie, mi się podobają takie. Pokażmy im, na co stać ten warsztat. A, mam dla ciebie mały prezent. O! Co to? Talk dla dzieci. Szczerze? Aż się boję zapytać. Zaufaj mi, posyp sobie obficie przed wyścigiem. We wszystkie zakamarki. Wiem, co mówię, w takich chwilach robi się gorąco. A to oznacza pot. Lepiej dmuchać na zimne i sypać na suche, niż się zgrzać i spocić. Właśnie, ja też się denerwuję. Ale fajny patent, ty. Na razie. Wchłaniarkę do potu nam dał, gościu. Czy słyszałem, że będą nowe samochody w Forzie Horizon? No pewnie będą jakieś nowe. Dobra, jedziemy sobie na kwalifikacje pierwsze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie robiłem jeszcze żadnych kwalifikacji, no bo to są moje pierwsze. Jestem ciekawy, wygramy samochód. Fabuła jest... Aha, właśnie, bo wiecie co? Wczoraj jeszcze sobie włączyłem multika na chwilę po tym naszym grańsku tutaj w fabule i okazało się, że te samochody, które zdobędziemy sobie w fabule w wyścigach, one przechodzą nam do multiplayera. Co wy na to? Okej, jest klimacie. Pierwsze kwalifikacje! Będzie się działo! Hej, Speedy! Optaj to.
Wygląda na to, że Jastiś startuje. To twój szczęśliwy dzień? Super. Musimy ją pokonać. Może zdobędziemy jej Lambo kiedyś. To znaczy nasze Lambo. Zdaje się, że startuje, ale nie swoim samochodem. To znaczy twoim samochodem. To znaczy... Czemu? Po co zmienia wóz? Moim zdaniem chcę sprawdzić, na co cię stać, nie ryzykując fury. Nie daj się zbić z tropu. Pokaż jej Speedy. Dobra. Zobaczmy. Jakie mamy zawody? Mamy tylko jedne zawody. Granice miasta, tor wyścigowy, sprint i tor wyścigowy. Okej. Samochód mam już gotowy. Kurde, ale super wygląda ten zlot. Zobaczmy sobie rywali. To jest babka. Dawna partnerka wyścigowa ukradła twój samochód i teraz jest twoją największą rywalką. Jasmine wskrzesiła scenę wyścigów ulicznych i rzuciła wyzwanie kierowcom. Trzy wyścigi kwalifikacyjne i jeden finał. Lakeshore Grand. Chcesz grać? Chcesz wygrać? Musisz się postarać. 19 lat ma ta babka. Ciekawe, nie? Tutaj mamy jeszcze G-klasę, ole, ty, ta G-klasa, zobacz jaki ma fajny tuning. Tutaj mamy 350, 30, no i te samochody, z którymi się ści... O, jest jeszcze Eclipse, oczywiście. Ej, ciekawe, że tutaj mamy pokazany wiek, tutaj jest jakiś gościu 30-letni, ekstra. Dobra, lecimy, nie? Czekaj, co? Zawody. I let's go, o, super, musimy wygrać Eclipsem. Wpłaciliśmy 20 koła, tak? Za to. O, co to jest, ty? Czekaj, co on ma na masce? Okej, zobaczmy. Lecimy. Skończ w pierwszej szóstce, skończ w pierwszej trójce. Ty, to będzie jakieś trudne, że mamy w pierwszej szóstce skończyć? Zobaczymy. Turbiny ma na masce, no. Dobra. Daję z siebie od razu wszystko. Jasmine moglibyśmy od razu sfaulować, co? Moje pierwsze kwalifikacje, trzymajcie kciuki. Zazłościłem cię, czy coś? Mamy w pierwszej szóstce skończyć, nie? Żeby zaliczyć to. Tak jakby poziom trudności nagle spadł? Nie wiem, o co chodzi. Nie ma rzeczy trudnych dla ludzka? No nie wiem. To jest poziom trudny gry, więc wszystko może się zdarzyć. Mam tylko dwie powtórki chyba na całe kwalifikacje. Załatwiono nas! Pewnie długo tak nie pociągniesz! To było prawie za łatwe! Dobra, tutaj zauważyłem też jedną rzecz, że jak się zajedzie na stację benzynową, to uzupełnia ci się nitro. Na razie prowadzimy, jest w miarę łatwo. Jak ta babka mnie podgoni, to od razu ją faulujemy. To oczywiste chyba jest, nie ta co ukradła nam furkę. I to jest takie niedopowiedzenie między tymi postaciami, bo ta Jasmine ukradła furę, ale jeszcze nie było takiego starcia, jakby rozmowy między tą babką a tamtą. Czy ona faktycznie wystawiła naszą postać, czy to było na zasadzie, że była pod ścianą i musiała to zrobić, żeby ratować skórę? Nie? Bo tam jakaś akcja zorganizowana była. Zobaczymy. Wiesz, ta fabuła w Need for Speedach zawsze była taka wątła. Zobaczymy, jak będzie tutaj, nie? Nie ma co tutaj doszukiwać się jakichś zaawansowanych plot twistów jak z jakichś serialów Netflixowych czy coś takiego. Kurde. Super jest. Ej, jak będziecie mieli problem, żeby kogoś wyprzedzić, od razu manewr pit. Naprawdę to zajebiście działa. Wystarczy leciutko dotknąć ten tył samochodu, przesunąć i gościu dosłownie się wykracza. Super, bo wiecie, w żadnym Need for Speedzie nie było tak łatwo zepchnąć przeciwnika, nie? A tutaj działa to mega fajnie. Okej, pierwsza pozycja, właściwie bez większego problemu. Eklipsik się ładnie spisał. W ogóle mam takie zapędy, żeby tego Eklipsa robić do końca gry na maksa, na do jakiejś klasy SP
plus czy coś. Aha, bo zobaczcie, bo to są eliminacje tutaj, że ci na ostatniej pozycji nie przechodzą dalej. To ma sens. Pamiętam, pamiętam. Dobra, teraz startuję z pierwszej pozycji. Ja widzę, że Jasmine właściwie świeci się na czerwono na liście. I powiem, że daje radę ten eklips już. Ciekawe, co będzie później, nie? Widziałem, w następnych tygodniach będziemy mieli do zdobycia jakieś hardkorowe furki, wiesz, w wyścigach. Chociaż i tak ubolewam, że no, przepadł mi ten Lotus, kurczę. Muszę uważać się z policją następnym razem. Skoczę przed ciebie. Dołączę do pościgu. Okej, zostają z tyłu. To ten eklips taki dobry, czy jak? Zauważyłem, jak grałem z graczami na multiplayerze, że jak ktoś ma samochód z napędem na tył, to dużo dłużej zostaje na tej mecie, na tym starcie. I przez to sporo traci w wyścigu. Może wygrać na loterii. Może miał jakoś źle furę stunigowaną czy coś, czy wyłączoną kontrolę trakcji, nie wiem, ale chyba nie opłaca się zbytnio ścigać samochodami z napędem na tył. Sprawdzimy to jeszcze później, jak nie wiem, dotrzemy do jakichś porszawek albo coś takiego, które mają, wiecie, fantastyczną trakcję, wiesz, silnik zmontowany centralnie albo gdzieś tam z tyłu, tego typu autka, nie? Okay. Czy policja jest lepsza tutaj niż w hicie? Wydaje mi się, że na poziomie czwartym w hicie policja była mocniejsza. Tutaj dopiero poziom piąty daje mocno w kość, nie? A czwórkę jest dosyć łatwo zgubić. Jak już na piątym poziomie mamy dwa śmigłowce, no to i co chwilę mamy jakieś wsparcie tych policjantów, to jest ciężko. Okej, ja widzę, że jest na trzeciej pozycji. Zobaczymy, czy uda nam się coś z nią zrobić, nie? Może uda nam się jakoś odegrać czy coś? Dobra, tu mamy teraz trzech przeciwników i to jest chyba finał już, tak? O, teraz nie trafiłem w idealny start. Będzie super! Dobra, i patrz. O, ale dałem. Oj, nie wiem, co z tego będzie. To nie tak miało być. Policja może próbować ile wlezie, a i tak mnie nie powstrzyma. Dobra, tu mamy okrążenia, tak? Te ulice należą do mnie. Wrócę się do pościgu za podejrzanym pojazdem. Chyba jednak ta Jasmine nie jest taka przyjazna. Ani nikt jej nie postawi pod ścianą, ona po prostu jest wredna. Dobra, połowa wyścigu, tak? Połowa wyścigu, no. O nic się nie martwię, potrafię prowadzić. Kurde, jaka wredota. Oj, ale tego pierwszego nie wiem, czy złapię. Spróbujmy. To było naprawdę żałosne. Cieszę się, że rozumiem. Jesteś. Myślę, ale ja potrafię... Ten gościu faktycznie jest dobry i w wyścigach wcześniej. Ładnie śmigał i tutaj też dobrze sobie radzi. Dobra, jedziemy na hopę, czy dookoła? Dookoła teraz spróbujmy. Bo tu jest jednak asfalt, więcej tego asfaltu i tu mamy ciekawy skrót. Okej, chyba będzie dobrze. Początek był kiepski, ale koniec jest dobry. Jesteśmy. Super. Dobra, nie trzeba nic powtarzać. Jest zajebiście. Chyba będziemy bawić się z policją zaraz. O, jestem nagrzany na tą grę. Naprawdę, bardzo fajnie mi się w nią ciśnie. Zwłaszcza podoba mi się prowadzenie samochodów. Jest dużo, dużo lepiej niż w poprzedniej części. Wygrano samochód, ale proste, ty. 40 tysięcy w kieszeni. Testujemy nowego Defendera. Robimy to, robimy. O, a co się tutaj dzieje? Było bardzo proste, nawet na najtrudniejszym poziomie, nie? Tak, widzicie, że się rozwaliłem i... Co ty robisz? Chcę odzyskać wóz.
jasnie cofa się przed wyzwaniem, tak? Hej, Kajas, co tam? Kopę lat. Ej, czy to mój wóz? Tak! Ten, który ukradłaś, kiedy obrabowaliście warsztat. O kurde! Wiesz, że mi teraz nie podskoczysz. Rajdel ci ufał. Tak? Nie prosiłam go o to. Nie potrzebowałam żadnego przeszywanego ojca. Sama sobie radzę. Ale super. Okej. Okay. Ty i ja. Wyścig. W tej chwili. Zwycięzca bierze wóz. Tak! Ścigamy się o auto! O auto? Skąd ona się urwała? Tess, przestań nagrywać. Żartujesz? Dawna przyjaźń zmienia się w rywalizację, która prowadzi do podziemnego starcia z rodzinnym dramatem w tle. Skradziony wóz! Za chwilę ten tutaj koleś ściągnie koszulkę, będzie rozruba, ktoś doda autotune i ba! Stajemy się sławni! Nie wrzucaj tego! To leci na żywo. Wiesz co, Lala? Będę wspaniałomyślna, wielkoduszna. Jak dojdziesz do finałów, zgoda. Zwycięzca bierze wóz. Jeśli awansujesz. Zostały dwie kwalifikacje! Ja nie zakładałem tego bodykita! Parę tygodni. Po dwóch latach czekania... Już się nie wycofa. Nie musisz dziękować. Okej. Okay. Czyli wiadomo, że pod koniec gry wygrywamy... Kuntaha z bodykitem. Ale mamy Defendera 110 z 15 roku, mamy Lita Skała, efekt jazdy i kolejne samochody dostępne będziemy mieli, tak? Dobra, fury. Zobaczmy. Moje wszystkie fury i Defender. Kto skłonił jazd, żeby postawiła samochód? Przyjęła wyzwanie, żeby ścigać się o samochód. Co to jest? Ha, co ty powiesz? Ja pierdziele, ty. Co to, ej, to jest terenówka. To jest terenówka w normalnym i taka całkiem niezła terenówka. A tutaj z tego zrobili... Czy to ma jednocześnie kompresor? Nie wiem, co to ma. Jednocześnie kompresor, litru rozprężarki. Wiecie, co mi to przypomina? Przypomina mi to samochód Kena Bloka. Honeycorna? Czy jak on tam się nazywał? Ten taki Mustang przerobiony z napędem na cztery koła. On był oczywiście niższy, ale... Cholera, ty! To jest podobne. Dobra, nadwozie. Możemy tylko jedno mieć? A nie, możemy takie... Ty, ale patrz. Ten samochód jest po prostu tak obniżony. To jest standard. Tu jest jakiś taki body kit. Tu jest to. I tu jest to. Honey Truck? Może. Może bardziej właśnie Honey Truck, no. Oh my god. Tutaj z tyłu napierniczone wszystkiego. Dobra, co możemy sobie edytować tak naprawdę? Lusterek nie możemy zmienić, progów nie możemy zrobić, kółnie. Nic. Właściwie tylko koła i tablicę rejestracyjną. Dobra, modyfikuj tekst. Co wpisujemy? Kogo wpisujemy teraz na tablicę? Kto chce być na tablicy? Dobra. Zróbmy tak. Konkurs. Na tablicy będzie osoba, która poda prawidłową odpowiedź. Ile to jest 8 plus 4 minus... Kurde, ile to jest? 5. Pączek był pierwszy. Ale nie, Paweł był pierwszy. Czekaj. Paweł? Nie, Patryk. Kurde, tak szybko napisaliście, że dobra. Napiszę Patryk. Patryk. O, Patryk się zmieścił. Może jeszcze twój cały nick zmieszczę? Nie, niestety nie. To może być Patryk? Może być Patryk. Okej. Okay. Będziesz na tablicy. Proszę bardzo. I możemy zmienić tło jeszcze jakieś, na jakieś inne. A w ogóle dzisiaj dostałem jakąś kolekcjonerkę. Do Need for Speed Unbound wrzuciłem na YouTube'a Shortsa i na TikToka, możecie sobie zobaczyć jak chcecie. I tu mam jeszcze ramkę, dajmy sobie coś takiego. Kurde, ten samochód jest szalony. Do czego on w ogóle jest i w jakiej klasie? Zobaczmy teraz, o, efekty jazdy jakieś, okej, okay, są nowe. Dobra, dajmy sobie nowe. Sample możemy na razie wyłączyć i chodźmy do osiągi, silniki. Teraz mamy 427 koni mechanicznych. Czekaj, co? Wyposażono, o, to ten. A gdzie on ma wydechy? Dobra, części. Tutaj mamy coś wyposażone. Nie jest totalny golas. Jest obecnie w klasie A.
Jest, faktycznie jest pod drift, o kurde, to ja bym go zostawił pod ten drift, wiesz, ale zanim my przejdziemy sobie dalej, to trzeba niestety wydać 50 tysięcy na ulepszenie garażu. Jak widzicie, teraz mam sporo hajsu, także nas stać. Ulepszamy sobie garaż i mamy dostęp do nowych części. I tutaj, jak widzicie, nie ma żadnej reputacji ani blokady na to, żebyśmy sobie ulepszyli garaż na maksa, więc jakbyśmy mieli dodatkowe 100 tysięcy, to na spokojnie. Dobra, teraz tak, tu silniki sprawdziliśmy, no to w klasie A+, zobaczmy, co my w ogóle będziemy robić w tym tygodniu. Czy będziemy potrzebowali jakiegoś driftowozu do klasy A+? Tu mamy jakieś wyścigi w klasie A. Jest tu coś w A+, i to są zlot przy kanale burzowym, zawody, łączenie, czyli już byśmy potrzebowali. Do klasy A mamy driftowóz, mamy tego Forda Mustanga, tu mamy coś w klasie A+. Ha! No i będziemy potrzebowali nowe auto. Do wyścigów w klasie A+, co proponujecie? Dobra, w takim razie tak, upgrade, osiągi, nie silniki, tylko części. I robimy do klasy A+ tuning, moi drodzy. Starczy nam kasy? Oby. Filtr powietrza kosztuje 10 tysięcy dolarów. Nie ma żartu. On ma napęd AWD, o kurde. Ty, on ma napęd AWD. To będzie dobre do driftu? A kurde, to jest Need for Speed, o co ci chodzi? Zrobimy go do driftu. A co? Dobra. Mamy już klasę A+, ECU zainstalowane. Tutaj mamy... Właściwie to teraz, jak jesteśmy w tym następnym tygodniu, to będziemy mogli sobie robić jakieś swapy silników. Zwłaszcza jeśli chcesz wygrać. Za ostatnie miejsce nie ma nagród, Speedy. Dobra, opony posiadane mam takie. Wiecie, że tutaj drift bardzo dobrze działa, ale niestety nie stać mnie na opony takie... No już bardzo dobre driftowe. To będziemy musieli sobie kupić później. Kupmy sobie opony driftowe. Po prostu pro. Powinno nam wystarczyć. Już mamy samochód w klasie A+, do driftowania i do różnych jakichś pokazówek. Przydałoby się też kupić mechanizm różnicowy. No właśnie, taki lepszy, żeby można było już całkiem ten samochód zrobić do drift. A nie, tutaj jest w wersji pro mechanizm. Okej, no to gitarka. Z tego, co widzę, tutaj samochód jest niby pod teren. A zobaczymy, może, wiesz, tutaj są też strefy driftowe do driftowania gdzieś tam po offroadach, nie? Także, dobra. Nitro jakieś mamy, mamy jakieś doładowanie, mamy nawet całkiem niezłe doładowanie, ziomek. Mamy turbosprężarka Rotsa i mamy... Dobra, samochód 610 koni mechanicznych, to jest chyba rzędowa szóstka, 4 litry, tak? Dobrze mówię? Inline 6, tak, chyba dobrze mówię. 4 litry. Tu mamy jeszcze różne dodatki, żadnego nie kupiłem, zawsze brakuje mi na to kasy. Okej, jeśli chodzi o prowadzenie, tutaj zróbmy sobie do driftu, czułość kierownicy, siłę docisku zmniejszymy i kontrola trakcji wyłączona. 327 km na godzinę prędkości maksymalnej. Ten samochód też byłby dobry do wyścigów, wydaje mi się, no nie? No to co, sprawdzamy sobie furę. Porobiony, lecimy w poniedziałek, mamy już klasę. O, tu się nawet pokazuje, co my będziemy robić. Zobaczcie, w tym tygodniu już będzie naprawdę sztos, bo mamy do wygrania jakąś dużą kasę, ale pod koniec tygodnia są aż dwie furki do zdobycia. Z tego, co widzę, to chyba Golf i coś jeszcze, ale nie potrafię rozpoznać modelu. Idziemy, startujemy, niedzielę. Zaczynamy sobie może, czekaj, bo tutaj coś, klasa A, zawody, łączenie, czemu nie mogę tego? Aha, bo potrzebujemy tutaj pościg mieć, okej. Okay. Dobra, damy sobie radę. A45 będzie, tak? Dobra, co tu jeszcze jest? I jedziemy. Tutaj sobie wyjdziemy. Myślę, że nie będzie tej aplikacji. Myślę, że ta aplikacja była trochę niewypałem. NFS, to się raz użyło tego i po temacie, nie? Dobra, sprawdźmy sobie Defendera. Dodatkowe jednostki. Właśnie tego nam trzeba, wsparcia! Shit. Jak leci? Wszystko git, już nie mogę się doczekać kolejnego wyścigu. Co jest? A propos, w tym tygodniu szykuje się kilka wydarzeń. Można zgarnąć sporo kasy, o ile twój wóz klasy A spełnia wymogi. Kocham kasę. A kto nie kocha? Tylko, że jeden samochód ci nie wystarczy. Grand to pierwszoligowe zawody. 4 wyścigi, 4 auta. Trzeba powiększyć kolekcję. Mam załatwić więcej fur? Spoko, ogarnę temat. O, no proszę, moje maleństwo. Lubię w tobie tę pewność siebie. Ale mniej gadki, więcej szybkiej jazdy.
Ty to masz dar wymowy, Tess. Uważaj tam na siebie. A, i pamiętaj, że po ostatnich kwalifikacjach gliny z nocnej zmiany zaatakują z pełną siłą. O, ciekawe. Dobra, zobaczcie, jaki tu jest szeroki kapor w tym, z przodu. Masokro. To gra jest przesadzona, no. Mam tę samą postać co ty, ale inny wygląd, spoko. Dobra, to jest samochód zrobiony do driftu. Straciliśmy 60 tysięcy na tuning jego. Żeby go zrobić w klasie A+, to jest mój najmocniejszy driftowo-pokazowy samochód obecnie, jaki mam w garażu. Napęd na 4 koła, drifting, nie ma żadnego problemu. Chociaż chyba kąty robiliśmy lepsze z napędem na tył, co jest myślę, że bardzo fajne w tym Need for Speedzie. Dobra, mamy tu strefę driftową. Zobaczmy, jak ten samochód sobie poradzi na drifcie. Czy zrobimy od razu max punktów i dostaniemy 5500? Chyba mam wrażenie, albo coś, ale większy ruch uliczny jest? Nie wiem. Pani burmistrz potwierdziła plotki o zakłóconym porządku. Oj, ciężko się ślizga. Łooo, nie tak! Zmaściłem trochę, jeszcze raz. Dobra, próbujemy jeszcze raz tę strefkę. Może się okazać, że to nie będzie dobry samochód do driftu. Byłoby bardzo fajnie moim zdaniem. Albo na przykład mocniejsze autka będzie trzeba robić z napędem na 4 koła do driftu. Bo ten ma problem, żeby się utrzymać, to dobrze. W hicie pamiętacie, tylko samochody z napędem na 4 koła nadawały się do driftu, nie? Może to będzie... Ej, to myślę, że będzie dobra pokazówka. Właśnie, to będzie dobry samochód do pokazówek, wiecie czemu? Bo jest wciąż szeroki, będzie można nim łatwo niszczyć różne przedmioty. I coś tam driftuje? Zobaczymy. Ja bym trochę kasy zarobił i spróbował jeszcze lepsze opony w niego wsadzić, ale myślę, że lepiej by mi poszło tym moim pierwszym driftowozem z klasy B. Na pewno bym tutaj zrobił maksymalną punktację, nie?